Bezpieczeństwo w internecie. Kelly, jest możliwość wyboru różnego typu przeglądarek. Czy ma to znaczenie dla bezpieczeństwa i prywatności? Tak, warto pomyśleć o paru czynnikach, by wybrać bezpieczniejszą przeglądarkę. Ważne jest, jak często przeglądarka się aktualizuje, najlepiej automatycznie. Atakujący stale szukają luk, które mogliby wykorzystać. Producenci przeglądarek powinni likwidować te luki i chronić swój komputer poprzez aktualizacje, także dotyczące zabezpieczeń. Warto też zwrócić uwagę, jakie wbudowane zabezpieczenia ma przeglądarka. Przeglądarki takie jak Chrome mają system bezpiecznego przeglądania, chroniący przed szkodliwym oprogramowaniem i phishingiem. To jest pierwsza linia obrony. Czuwamy nad tobą, sprawdzając, czy strona jest niebezpieczna, ostrzegamy cię przed nią, zanim wejdzie w kontakt z twoim komputerem. Chrome chroni cię też przed innymi rzeczami, na przykład przed niebezpiecznymi rozszerzeniami, a także szuka haseł, które mogły wyciec. Wtedy wiesz, że trzeba zmienić hasło. Warto sprawdzić, jakie zabezpieczenia proponuje przeglądarka. To może odegrać ważną rolę. Cenne uwagi.